dobra. Luzujemy sobie kierę. Witam wszystkich. Siema, siema, witajcie. Z tej strony Maniek, różne i ciekawe. Siema, siema, z tej strony Maniek, różne i ciekawe. Witam Was na kolejnym filmie serwisowym Suzuki GSX600F. Popularne w Polsce jajko na zachodzie, katana. A dzisiaj będziemy się zajmowali wymianą łożyska główki ramy. Ponieważ mam wyrobioną bieżnię łożyska i zatrzymuje mi się kierownica na środku. Zaraz Wam pokażę, jak podwieszę motocykl, podlewaruję go, to zobaczycie, o co chodzi. Że jak ruszacie kierownicą, to idzie i do środka i staje na środku, nie? Także zapraszam do oglądania. Będziemy wymieniać dzisiaj łożysko główki ramy. Musimy zdemontować cały przód, ale to Wam już wytłumaczę po kolei, co i jak. Teraz musimy obrócić motocykl, musimy go zabezpieczyć, podlewarować. No i wracam do Was, jak tylko będzie zabezpieczony i podlewarowany, powiem Wam, co i jak trzeba rozebrać. Także zapraszam do oglądania. Wymiana łożyska główki ramy Suzuki GSX600F Katana. Popularne w Polsce jajko. Zapraszam. Dobra, zobaczcie, tak zabezpieczyliśmy motocykl. Zabezpieczyliśmy tutaj sobie na pasie. Tak, żeby nie poleciał. Jest podlewarowanym lewarkiem, zobaczcie. Trochę szumi, chodzi dmuchawa. Nagrzejemy trochę, bo na dworze 4 stopnie to. No i będziemy rozbierać, demontujemy lagi. Odkręcamy, luzujemy tu półkę górną, luzujemy tutaj kierownicę w moim przypadku. Jest to kierownica turystyczna zmieniona. Odkręcamy półkę górną, ściągamy, luzujemy tu lagi. W pierwszej kolejności musicie ściągnąć zaciski, ściągnąć koło i wysuniecie lagi. No i też musicie pamiętać, tutaj w katanie, w jajku jest trójnik, rozdzielacz na hamulce. On jest przykręcony do lagi, nie? I tu pod spodem, zobaczcie, nie wiem, czy tego nie widać. Tu macie śrubkę i luzujecie to i rozkręcacie. No i dobra. Bierzemy się zaraz za rozkręcanie. Także tu przód już z ostatniego filmu serwisowego widzieliście, jak się rozbiera, bo wymieniałem olej w lagach. To wiecie, co i jak. Puszczę Wam timelapsa, rozbierzemy cały przód, ściągniemy półkę i tutaj już Wam pokażę, co i jak z łożyskami. Łożyska zamówiłem, zobaczcie. Mamy łożyska. Mamy łożyska. Zobaczcie, jest komplet. I za łożyska zapłaciłem, czekajcie, tylko okulary ubiorę, ślepy. 98 zł, zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. I macie łożyska. Dolne i górne. 100 zł łożyska. Dobra. To bierzmy się i rozkręcajmy cały przód. Pamiętajcie, ściągacie najpierw zaciski z dwóch stron. Odkręcacie koło, wyjeżdżacie kołem. Ja nie wiem, nie będę błotnika demontował, bo jak widzieliście w ostatnim filmie, trzeba tu 4 śruby i 4 śruby na błotniku, 8 śrub odkręcić. Spróbuję poluzować lagi z błotnikiem, wyciągnąć całe lagi. I wtedy się bierzemy za rozdzielacz do hamulców tutaj. Odkręcamy go od półki. No i będziemy odkręcać dalej. Także zapraszam. No zobaczcie, koło sobie ściągnęliśmy, zaciski sobie podwieście na trycytkach, żeby nie wisiały. No i odkręcamy lagę, wyciągamy lagę. Tu możecie jeszcze sobie poluzować tą śrubę od górnej półki. I dobra, odłożymy tylko kluczyki i bierzemy się
odkręcamy lagi. Dobra, luzujemy sobie kierę, żeby dostać się do śruby półki. Wracamy sobie. Zobaczcie, jedziemy z tym koksem. Zobaczcie, mamy kierownicę odkręconą. Tak to wygląda. Odkręcona. Teraz mamy tutaj dojście do tej śruby. Kierownicę sobie podwiesimy na tym haczyku, żeby nam nie przeszkadzała za bardzo. Albo tak możecie. Tylko musicie pamiętać o zbiorniczku, żeby nie obracać go, bo możecie zapowietrzyć hamulce. No i dobra. Dobra, sobie jakoś tu ją złapiemy i bierzemy się dalej do odkręcania. O, zobaczcie, mamy pościągane, poluzowaną górną półkę. Luzujemy teraz tutaj śruby w dolnej półce i wyciągamy całe zawieszenie na zewnątrz i zostanie nam tylko dolna półka. Odkręcimy śrubę i półkę sobie odsuniemy tutaj, zabezpieczymy. Kierownicę żeśmy zabezpieczyli, podwiązaliśmy. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, luzujemy półeczkę. Niech się oprze nam o. Dobra, mamy poluzowane. Zobaczcie. Dobra, teraz słuchajcie, poluzujemy dolną. Poluzujemy sobie dół. Z drugiej strony, tylko musicie trzymać, żeby wam nie upadło zawieszenie. I zobaczcie. Mamy lagi wyciągnięte, odstawiamy na bok. Dobra, teraz widzicie, jest tu wszystko rozebrane. Odkręcamy górną półkę. Podkładka, pamiętajcie, tu jest podkładka, taki w ten sposób idzie na górnej półce. Odkładamy sobie. No i ściągamy półeczkę. Zobaczcie, i tutaj macie na klucz ząbkowy. Podwiesimy sobie jeszcze, podwiążemy półeczkę, żeby ona tu nam nie przeszkadzała, i będziemy wybijać bieżnie łożyska. Weźmiemy kawałek sznurka jeszcze sobie.
wiążemy. O, weźmiemy tak sobie, żeby nam tutaj nie latało. Nie wiem. Tu sobie podwiążemy to. Tego plastiku delikatnie, żeby nie rozwalić. O, widzicie, już tam tu nie będzie przeszkadzać. Dobra. A jeszcze, tak jak widzicie, tu będziemy luzować, wtedy nam wyjdzie dolna półka cała. I tutaj macie. O. Jeszcze musimy odkręcić ten trójnik, rozdzielacz tak zwany do hamulców, do przednich. No i co? I odkręcamy śrubę kluczem ząbkowym i wyciągamy półkę z czwieniem. Dobra, odkręcamy rozdzielacz. O, zobaczcie, poluzowaliśmy sobie półeczkę, tylko musicie trzymać od spodu, żeby wam nie wyskoczyła, takim oto kluczem ząbkowym. No i dobra, ściągamy tą nakrętkę. Ściągamy zabezpieczenie. O, zobaczcie, jeszcze mamy tutaj oryginalne łożyska. No i ściągnęliśmy, zaraz wam zbliżenie zrobię, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, wszystko jest na oryginalnych japońskich. Tutaj musimy bieżnię łożyska wybić. Tutaj mamy tą dolną część i górną część łożyska. Czy odwrotnie? Odwrotnie. Dolna, górna. A popatrzcie tutaj. Zobaczcie tutaj. Tu jeszcze troszkę smaru było, ale jest masakra. Zaraz wytrę wam, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Może brudniejszą szmatę weźmiemy. Zobaczcie. Tak to wygląda. I tak samo spód. Widzicie? Wytrzemy spód. Chyba sobie odkręcę. Poluzuję, odkręcę sobie sygnał. Będzie lepsze tu dojść. Widzicie? W ogóle nie było to zmieniane. Dobra, patrzymy dalej. No zobaczcie, tutaj mamy nowe łożyska. O. Te większe to jest dolne łożysko. One tak przyjdzie. Przychodzi bieżnia na dół. Pierścień.
takie coś będzie. Widzicie? I tak samo tutaj. Mamy dolne łożysko i górne łożysko. Musimy wybić bieżnie tutaj stare. Jedną. To znaczy, to jest stare łożysko, nie bieżnie. Bieżnia została w główce ramy. I zobaczcie, tu musimy wybić jedną bieżnię i wybijamy drugą bieżnię na dole. W ten sposób. Dobra, bierzemy się za wybijanie. Dobra, będziemy wybijać teraz starą bieżnię, nie? Musicie trochę z tej strony, trochę z tej popukać. Widzicie? Trochę z tej. Zobaczcie, stara bieżnia wyszła, mamy ją, teraz powycieramy to sobie ładnie. Mamy wytarte ładnie, sprawdźmy sobie, czy nie ma żadnych zadziorów pod palcem. Dobra. Zobaczymy starą bieżnię, jak ta wygląda stara bieżnia. No jest, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj, zobaczcie. Tutaj jest pozacierana trochę. Tak samo tutaj. Oryginalne jeszcze japońskie bieżnie. Jeszcze w ogóle nie były wymieniane tutaj łożyska w główce ramy. Zmierzymy sobie. Muszę trochę zmierzyć, bo powiem wam, że łożyska przyszły inne trochę. Dobra, bierzemy się i wybijamy dolne. Dobra, zapalimy sobie światło.
delikatny problem, powiem wam, że nie zahacza, muszę coś pokombinować, wygiąć delikatnie śrubokręt, zaraz do was wracam. Zmierzyliśmy sobie bieżnię górnego łożyska w główce ramy i po prostu nowe łożysko jest szersze tutaj. Tutaj jest szersze, ale to w niczym nie przeszkadza, możecie śmiało nabijać, montować, tam milimetr wystaje po zmierzeniu. Także śmiało nabijajcie, kołnierz zabezpieczający, później idzie śruba, nic w niczym nie przeszkadza. No i zobaczcie, mamy wbitą, nową bieżnię wbita, zobaczcie sobie, a używamy starej bieżni, żeby dobić. Nie walcie śrubokrętami, bo uszkodzicie bieżnię, także starą bieżnią walcie. Tak, dolną mamy wbitą, teraz będziemy zajmować się górną. Będziemy wbijać górną bieżnię. Dobra, bierzemy się do roboty. Dobra, zobaczcie, górna bieżnia łożyska wbita. Tak to wygląda. Zobaczcie jeszcze pod spodem. A, tak a propos, zobaczcie, Felomaj odwiedził. Zobaczcie tutaj pod spodem. Jak wiecie, Felo ma taką samą katanę. Jeden serwis robimy. Dobra, teraz będziemy musieli zbić tutaj stare łożysko. Dobra, bierzemy się. Dobra, zobaczcie, łożysko mamy ściągnięte. Teraz będziemy nabijać nowe. Bieżnię starego łożyska wykorzystamy, żeby dobić sobie tutaj łożysko do końca. Tylko pamiętajcie, żeby nasmarować. Dobra, dawaj. A teraz nabijamy łożysko, zobaczcie. Dobrze, Felek przyjechał, pomoże. Wykorzystujecie starą bieżnię łożyska. I tak nabijecie aż do końca, do tego uszczelniacza. Tylko ważne, żeby bić po tym felonie, nie po łożysku. Pamiętajcie, żeby po łożysku nie bić, bo rozwalicie łożysko. Już się kurde chyba. Nie, po tym jest. Cały czas w środku. Czekaj. Dobra, i teraz zobaczcie. Łożysko macie nabite. Wykorzystaliśmy starą bieżnię łożyska. No i teraz będziemy smarować. Nasmarowane kulki tu na zewnątrz damy jeszcze smaru i wkładamy. Dobra. Jest. Teraz pokażę wam, jak nasmarować łożysko. Zobaczcie. Wcieracie smar w wałki na łożysku. O, w ten sposób, widzicie? Musi być dokładnie nasmarowane. Żeby wyszło bokiem. Żeby wyszło bokiem. Zobaczcie. Wciskacie smar. Zaraz wam pokażę na łożysku, o co chodzi. Zobaczcie. Tutaj macie wszędzie na wałkach smar. I takie łożysko zakładacie do główki ramy. No, posmarujcie troszkę bieżnię łożyska. Smarem. Ładujemy łożysko. Zobaczcie. Od spodu nasmarujemy troszkę też bieżnie. O, w ten sposób. Delikatnie. Dobra, i zakładamy. I wkładamy wszystko. Dobra. Przytrzymam cię. Dawaj na górę. I teraz tutaj zakładamy gumę i skręcamy nakrętką.
mamy skręconą całą półkę. Tutaj pamiętajcie, dokręcamy na maksa, żeby się ułożyły łożyska w główce ramy i wtedy luzujemy sobie, ustawiamy do własnych potrzeb. Tu nie ma żadnych niutów, ile dokręcić. I tutaj sobie dokręcacie na maksa kluczem hakowym, zaraz wam pokażę, wezmę klucz. Zobaczcie, dokręcacie na maksa i sobie później luzujecie według swojego uznania, czy ma być ciasno, czy ma wam ta kierownica chodzić tak w miarę luźno, bo tutaj nie ma podanych żadnych newtonometrów do kręcenia. Ja sobie zawsze dokręcam na maksa. Tutaj możecie, półka się oprze się oparła się i tu sobie dokręćcie na maksa, aż poczujecie opór i później luzujecie do własnych potrzeb. Ciężko trochę podejść, tutaj jest, kurde, tutaj mamy półkę, ale może się jakoś uda. Czekajcie, o, falo przytrzyma nam. Jeszcze troszkę do góry jak pójdzie. O, mamy zakręcone na maksa, zobaczcie. Półka jest ciasno. Ciasno chodzi, zobaczcie. I teraz luzujecie sobie, niech się oprze o ograniczniki, i luzujecie tu sobie, o, oparła się, i luzujecie sobie dla własnego komfortu. Jak ma chodzić kierownica? Może jeszcze troszkę poluzujemy. Delikatnie. O. Zobaczymy teraz. O. Sprawdzamy luzy. Jest dobrze. Może troszkę dociągniemy. O, widzicie? Ja bym tak zostawił. O. Nie ma luzów. Dobra, i skręcamy półki. Dobra, montujemy górną półkę. Łożysko mamy dokręcone. Tylko pamiętajcie, na razie śrubę sobie tak o dokręcimy, bo jak włożymy lagi, dopiero nam się ustawi półka górna z dolną. Na razie tylko złapiemy. O, delikatnie złapiemy. Jak wsuniemy lagi, to wtedy sobie dokręcimy śrubę. No i dobra, zobaczcie, mamy półeczki skręcone, lagi zarzucone, dociągnięte, łożyska wymienione. Ściągnę pasy, to wam pokażę, jak teraz to chodzi. Poskręcam do kupy wszystko. Jeszcze musimy założyć rozdzielacz. Przykręcimy sygnał, przeszkadzał tutaj w biciu bieżni do ramy. Także co, no, dosyć fajnie to poszło. Łożyska wymienione, nasmarowane. Pamiętajcie nasmarować, pokazywałem wam tam, jak smarować. A tu zobaczcie oryginalne, kurde, japońskie łożyska. Tak wyglądają. Powiem wam, że one są w plastikach. Kulki w plastiku. Pamiętajcie o młotku plastikowym, żeby można było bieżnie podobijać. Mamy wszystko stare. Dobra, skręcamy dalej. Kręcimy rozdzielacz, przykręcimy sygnał, zakładamy koło, zaciski. W ostatnim filmie serwisowym wam podawałem tam, jakie są niuty do zacisków, do koła. I jeszcze przepalimy motorek, nagram wam
Dobra, bierzemy się i skręcamy dalej. Dobra, mamy wszystko poskręcane. Zobaczcie, jak teraz chodzi kierownica. Nie ma żadnych tam, że zatrzymuje wam się. O, puszczacie. Ja trochę ciaśniej zrobiłem sobie. O, zobaczcie, jak elegancko chodzi. Wszystko jest ok. Dobra, spuszczamy motocykl. Wszystko poskręcane. Pamiętajcie tylko, jak mocujecie, dokręcić z odpowiednim naciskiem na śruby w niutach. Sprawdźcie sobie, tam wam podawałem w ostatnim filmiku serwisowym. Mamy poskręcane wszystko elegancko. Dobra, spuszczamy motocykl, odpalimy go jeszcze, nagram wam jeszcze, jak odjaramy motocykl. Także co, zapraszam do oglądania, subskrybujcie. Trochę się narobiłem, kurde, ale widzieliście, nie jest to trudne. Pamiętajcie o smarowaniu łożysk. Pokazałem wam, jak to wygląda. Zapraszam do następnych filmów serwisowych. Piszcie w komentarzach, czy się podobało. Łapka w górę, subskrybujcie. No co, do następnego razu, na razie.